Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj jest ciemno i brzydko, dlatego posiłkuję się tutaj zewnętrzną lampą. Mam nadzieję, że w ogóle coś dzisiaj wyjdzie z tym filmem. A mamy dzisiaj do otwarcia i do sprawdzenia, co tam nowego w nowym wydaniu specjalnym magazynu Pokémon Trenuj ze mną. To jest wydanie numer 4/2022. To jest potwierdzenie, że to jest 4/2022. No i w tym wydaniu są dwa bardzo fajne wisiorki, jeden jest z Grookim, a jeden jest z Soblem. Ja otworzę tego z Soblem, a ten z Grookim trafi oczywiście do Was później na giveaway. A co trzeba będzie zrobić, żeby go zdobyć? Oglądajcie ten film i będziecie widzieli na pewno na tym filmie, jaki jest giveaway. Dobrze, to zobaczmy w takim razie, co jest w tym numerze. No i mamy. Wisiorek sobie obejrzymy trochę później, zobaczmy. Wstępnie, co jest w wydaniu specjalnym, oprócz tego, że rzeczywiście znajdują się tutaj naklejki, to mamy jeszcze Przyjaciele na zawsze. Dlaczego Ash i Pikachu są najlepszymi kumplami? To jest pytanie, na które próbuję sobie odpowiedzieć przez 25 lat. I przelecimy na szybko. Mamy oczywiście wstępniak, który opisuje, dlaczego Ash i Pikachu są najlepszymi przyjaciółmi. Mamy oczywiście gry i zabawy. Jest komiks z serii Pokémon Journeys, to jest taki komiks historyka, można by było powiedzieć. Pokonaj Łotr, o kurczę, mamy nawet grę, proszę bardzo, praktycznie jak grę planszową. Hotel dla pszczół, o proszę bardzo, możemy zrobić hotel dla pszczół. Takiego, czego jeszcze chyba nie było w magazynie Pokémon, że można tutaj jakiś taki crafting zrobić. I mamy pierwszy plakat i pierwszą kolorowankę, pokolorujmy Asha. Tutaj nawet są numerki pokazane, te takie malutkie cyferki. Mamy też pierwszy plakat z Greninją i drugi z Grookim, Skorbunim i Soblem. Całkiem w porządku plakat z trzema starterami, przynajmniej nie mają takich domyślnych pus, tylko nawet fajnie wygląda ten plakat, strasznie fajnie. Oj, Florion, tak po prostu Florion, no ciekawe. Potem dalsza część tej historyjki komiksowej. Zrób to sam, opaska Pikachu, proszę bardzo, możemy wyciąć sobie sami opaskę Pikachu. Ej. To jest fajne, jakby to zrobić na takim kartonie, to można by było mieć całkiem fajną opaskę. Ruszyłem telefonem, można mieć całkiem fajną opaskę. No i mój ulubiony dział z karcianką, tym razem znowu Chilling Rain. Czy Chilling Rain już nie był ostatnio? Nie pamiętam, ale podoba mi się, że znowu omawiają tutaj karty. To jest super. Szkoda, że w magazynie dawno kart nie było. Zabawki i o, Toxel, biedny Toxel jest dezorientowany, no patrząc na jego mordkę, to jest zawsze dezorientowany. I wyniki, o, wasze prace, ja to bardzo lubię. Ostatnio mieliśmy świetną pracę, teraz mamy też Espion, proszę bardzo. Borys z Warszawy narysował super Dragonite'a. Kurczę, chciałem się nauczyć tak rysować, naprawdę. Skyter kontra Cloyster. Żeby wiesz, wolałbym Skytera, żeby wygrał. Chociaż mogłoby być ciężko. Robaczu latający, wodno-lodowy, no raczej może być ciężko, chociaż dla mnie Skyter jest zwycięzcą. I kolejny numer. Co będziemy mieli w kolejnym numerze? O kurczaki, zestaw bryloczków z ewolucjami Pikachu. A kiedy będzie kolejny numer? 12 stycznia, patrzcie, jak już niedługo, zaraz po świętach. Ledwo się wróci, od razu nowy numer. I słuchajcie, no i to jest tyle w wydaniu specjalnym. Wydanie specjalne kosztuje 19,99 i jeszcze dostajemy taki dodatkowy wisiorek. Zaraz go otworzymy, zobaczymy jak wygląda. On mi się wydaje, że jest metalowy. Tak jest. Nie wiem, na ile mi to światło pozwoli wam pokazać. Metalowy wisiorek tutaj akurat w tym momencie jest Sobul. Tak wygląda na odwrocie. Ma nawet logo Pokémon, logo w sumie napis. Całkiem fajnie wygląda, jest taki dosyć duży i na takim rzemyku jakby, całkiem spoko, szczerze powiedziawszy. No, muszę przyznać, że jestem zaskoczony. A ja tylko przypominam, że mam jeszcze drugi numer do zdobycia, który jest tutaj z Pokémonem Grookim. I oczywiście ten numer może trafić do Was razem z tym wisiorkiem. Wystarczy odpowiedzieć na bardzo, bardzo proste pytanie tutaj w komentarzu na YouTubie. Mianowicie, jaki wisiorek z jakim Pokémonem chcielibyście widzieć w magazynie, jaki byście nosili i akurat dlaczego z tym konkretnym Pokémonem? Czy ze względu na wygląd, czy ze względu na to, że może tam były jakieś diamenciki kolorowe, czy może po prostu dlatego, że bardzo lubicie danego Pokémona? Najciekawszą, nie najdłuższą, nie najkrótszą, tylko najciekawszą odpowiedź wybiorę i w tej osobie po prostu wyślę, przekażę magazyn, tak więc obserwujcie YouTube'a, ponieważ informacje, który komentarz wygrał,
będzie na YouTubie, ponieważ ja na ten komentarz wtedy odpisuję. Zapraszam do skontaktowania się ze mną, żeby podać swój adres do wysyłki magazynu. Tak więc wyniki losowania będziecie mieli podane na opisie filmu. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania innych moich filmów i do odwiedzania mojego serwisu www.pokemon.waw.pl. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, życzę Wam powodzenia i cześć!